jest największe marzenie człowieka. Każdy miał sen, że gdzieś się unosił, że machał rękoma, że gdzieś tam swobodnie latał. Ludzi zawsze fascynowała ta prędkość i wolność. Wiem, że jest wiele innych osób na świecie, która patrzy na to w ten sam sposób. Jetson ma być Teslą samochodów latających. Dostawy zaczną się pod koniec tego roku. Naszą misją jest przenieść ten ruch z ziemi w powietrze. Partnerem tego odcinka jest siepomaga.pl. Witam Państwa serdecznie, a my jesteśmy w Toskanii. Spotykamy się z Tomkiem Patanem, który stworzył pierwszego na świecie ultraszybkiego, latającego, osobistego, no właśnie, nie drona, osobisty pojazd, Jetson One. Daleko mieszkasz stąd? 4 minuty Jetsonem, 15 minut samochodem. 4 minuty Jetsonem. Latasz do domu Jetsonem? Jeszcze nie, ale to jest następna rzecz. Chcę zacząć codziennie przylatywać tutaj do biura. Niesamowite. Traktujemy to jako lot testowy wtedy. No tak. Każdy. Tomasz, kim ty dzisiaj jesteś? Uwielbiam tworzyć, uwielbiam budować. Szczególnie rzeczy, które sprawiają radość. Rzeczy szybkie, rzeczy, które latają. Jesteś konstruktorem, wizjonerem, futurystą, przedsiębiorcą. Po części trochę z każdej tej kategorii myślę, że się znajdzie. Ale wszystko to, co sprawia mi osobiście przyjemność, wszystko to, co jest ambitne, uwielbiam oglądać, jak to tworzysz, jak to działa później, jak to wpływa na ludzi, co można tym zmienić w świecie. Ile godzin dziennie pracujesz? Dobre pytanie. Nie pracuję. Nie traktuję tego jako pracy. To jest przyjemność. Czasami jest ciężko, ale najważniejsze, żeby tworzyć, żeby coś robić. To ile godzin dziennie tworzysz? Cały dzień. Czuję, że jak słońce wstaje, to ja też muszę wstać. To jest pewnie taki wyznacznik, kiedy wstaję. Teraz latem, 5:36. Idę się przebiec, zimny prysznic, przeczytać kilka maili, odpowiedzieć i tutaj pracować. Nie pracować, robić fajne rzeczy. Ty masz świadomość tego, jak znany jest Jetson, na przykład w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że tak. Mam taką świadomość. Przyjechałem do Kalifornii i urzędnik tam, gdzie sprawdza paszport, zapytał Jetson, a ja... Zobaczył twoje nazwisko. Zobaczył nazwisko i poznał, że to jest Jetson. To było bardzo pozytywne. Nie spodziewałem się absolutnie. Gdzie podróżowaliśmy z tym Jetsonem, gdziekolwiek wystawialiśmy go na zewnątrz, żeby zrobić zdjęcie, też zazwyczaj albo osoba, albo grupka osób się zatrzymywała i wiele z tych osób wiedziało, co to jest. A gdzie się urodził pomysł Jetsona? Pamiętasz ten moment, tą chwilę jakąś, że coś, nie wiem, coś obejrzałeś, czym się zainspirowałeś? Czy pamiętasz taką chwilę? Nie było jednej chwili. Wiesz, zawsze zajmowałem się tymi urządzeniami, które latają, drony, helikoptery, zdalnie sterowane. One stawały się coraz większe. Miałem firmę przez ponad dekadę, która robiła fotografie i filmy z powietrza i tam te kamery rosły. Była potrzeba na coraz większy ten ładunek, więc zaczęło być oczywiste, że w sumie nie trzeba by dużo tej pracy włożyć w to, żeby samemu można było polatać. Zawsze były jakieś pomysły w głowie. Rysowałem, szkicowałem, pamiętam jeszcze na studiach na architekturze, helikopter, który zbudowałbym dla siebie, elektryczny, ileś tam silników elektrycznych połączonych ze sobą z włókna węglowego konstrukcji. Od samego gdzieś tam dzieciństwa też było kilka filmów, które mnie zainspirowało bardzo. Gdzie grupka, powiedzmy, dzieciaków budowała samolot razem, także to było zdecydowanie coś, co chciałem od dłuższego czasu
zrealizować. To jest nasza taka przechowalnia, miejsce, gdzie trafiają prototypy, a to jest właśnie pierwszy. To jest pierwszy Jetson. Zupełnie pierwszy Jetson. Ten powstał we Włoszech. To był ten rok 2017, końcówka. Był przechowywany w Polsce, w miejscu, które spłonęło. Dlatego teraz tak wygląda niefajnie. On nie spłonął, ale jak widzisz, się trochę stopił. Także to jest fajna historia i to był ten totalnie początek. 2-3 tygodnie i pierwszy lot udało się zrobić. 2-3 tygodnie od czego? Od początku projektu. Narysowałem projekt sobie w notatniku, jak mniej więcej ta geometria tych profili ma wyglądać. Pojechałem do sklepu najbliższego, który miał profile aluminiowe, tak jak widzisz, takie proste rzeczy. I później na podłodze sobie to wszystko poukładałem, pomierzyłem, pociąłem. Kupiliśmy takie najprostsze narzędzia gdzieś tam z hobby. Powstało dwa tygodnie. Później wrzuciliśmy tutaj balast, to były pierwsze loty bezzałogowe. No i przyszedł moment, że trzeba było w końcu udowodnić sobie, że koncepcja ma ręce i nogi, nie? I ty byłeś pilotem Zero? Tak, tak, tak. A kto inny? To było niesamowite przeżycie. Gdzie odbył się pierwszy lot? We Włoszech. W którym miejscu? Pontedera. Mhm. Mała miejscowość, ale w Pontederze siedziby ma Piaggio. To jest prototyp numer 3. On już miał testy ze spadochronem. Tutaj pierwsze testy robiliśmy. Wygląda nieładnie. Ja nie jestem dumny ze wszystkiego, co robimy, ale czasami trzeba złożyć coś na szybko. Co w tej całej drodze do Jetsona i do tego miejsca, w którym jesteś teraz, w jaki moment był najtrudniejszy? Tak szczerze. Co było najtrudniejsze? Są kwestie, o których wolę nie opowiadać. To są typowe problemy startupów. Typowe problemy z ego. To mamy za sobą, to jest fajne. Wiesz, kiedyś tu mieszkałem nawet. Przez 4 miesiące. To było moje mieszkanie. Tutaj, gdzie drukarki stoją, było łóżko. Tam dalej była łazienka i to tyle. Nie było klimatyzacji na początku, więc latem możesz sobie wyobrazić. Bo tam, rozumiem, trwał remont wtedy. Tak, tam trwał. To był w ogóle początek. To była troszkę taki zaniedbany budynek. Kiedyś to była fabryka jedwabiu. Mhm. No, generalnie ten pokój, to pomieszczenie nie zostało za bardzo wyremontowane, także widać, jak to wcześniej mniej więcej. Dzisiaj widzę drukarki 3D, drukujecie tutaj części do Jetsona. Wiele osób ma sporą niechęć, jeżeli chodzi o drukarki 3D, szczególnie jakieś części produkcyjne, ale ja takich oporów nie czuję. Trzeba korzystać z tego, co jest dostępne. To jest idealna sprawa. Możesz zmieniać części z dnia na dzień, nowy projekt wrzucasz, testujesz. Jak tutaj jestem, to mam wrażenie, że wy tworzycie w tak tradycyjnym miejscu technologię tak silnie futurystyczną. To jest taki kontrast, drewniany strop, była fabryka jedwabiu i produkcja latających samochodów. No, to wszystko, wiesz, nie było, nie robiliśmy tego specjalnie, żeby tak wyszło. To było miejsce, które było do nabycia, dostępne. Fajnie z lotniskiem, więc mogliśmy się odseparować, mieć własny playground nasz i tak zostało. Tu na początku mieliśmy biuro, później troszkę miejsca zaczęło brakować. Teraz będzie tutaj szkoła pilotów Jetsona. Tu, jak widzisz, symulator, pierwsza wersja. Teraz pracujemy nad nowszą wersją, będzie dużo bardziej zaawansowany. To jest pierwszy krok w ogóle, żeby zacząć latać Jetsonem. Najpierw symulatorem. Właśnie miałem zapytać, po co symulator, jak 2 metry dalej można wystartować Jetsonem? No, wiesz, to jest dosyć
mocne przeżycie, ten pierwszy start, i wolimy, żeby ta pamięć jednak mięśniowa, mimo że jest bardzo prosty Jetson w sterowaniu, to fajnie. Wiesz co, właśnie to jest chyba największe przeżycie, że to jest tak proste. Bo jak jesteś, wiesz, jak prowadzisz samochód, to jesteś przyzwyczajony do tego, że jednak musisz podjąć kilka ruchów. Natomiast tutaj po prostu siadasz, masz w prawej ręce joystick i sterujesz dwoma punktami tak naprawdę. Zgadza się. To jest wręcz nieintuicyjne, nie? I to jest też o tyle fajne, że jeżeli puścisz ten joystick, tak, to Jetson wisi w miejscu. Wisi w miejscu. Nie, nic się z nim nie dzieje. Ale jednak symulator. Wasz własny system, widzę, VR-owy? VR sam nie. To bazuje na komponentach dostępnych na rynku, ale całość, oprogramowanie zostało opracowane w Gdyni, w Polsce. No i cóż, idziemy dalej w kolejną wersję, która będzie miała taki wielki ekran 360 stopni. Bardziej imersyjnie będzie docierała do... Tak, jednak VR ma swoje wady, o których pewnie wiesz, że niektórym tak, robi. Biologiczne. Mhm. Mimo że ta wersja obraca się, cała ta platforma się pochyla i obraca, żeby właśnie ten fenomen troszkę zminimalizować. Który moment do dziś wspominasz najlepiej z całego rozwoju Jetsona? Co było dla ciebie najważniejsze? Było wiele takich momentów. Gdybym miał wybrać jeden, to prawdopodobnie premiera naszego pierwszego filmu na YouTubie. Nie spodziewaliśmy się, myśleliśmy, że może będziemy mieli łącznie 20 klientów, czy może 50. Okazało się, że trochę na to liczyłem, że ten film coś zmieni w moim życiu, w naszym życiu, ale zmienił dużo więcej niż myślałem. Stał się wiralny, w przeciągu tygodnia było kilka milionów obejrzeń i uświadomiło mi to, że wow, mamy jednak coś, że ludzie jednak dostrzegli w tym coś specjalnego, a nie tylko kolejny gadżet, kolejny ultralekki helikopter czy samolot, ale coś, co zadziałało na wyobraźnię w jakiejś większej skali. A jak dzisiaj myślisz, co zadziałało? Co ludzie widzą w Jetsonie? Bardzo fajnie zagrała ta pustynia błędowska. Liczyłem gdzieś na takie skojarzenia z filmami science fiction, Gwiezdne Wojny. Gdzieś ten Anakin Skywalker nad pustynią, przemieszczający się swoim wynalazkiem. Ludzi zawsze fascynowała ta prędkość i wolność. A Jetson robi to, myślę, doskonale i daje coś takiego właśnie, ten element science fiction, ten element futuryzmu jest obecny. Skąd w ogóle wzięła się w projekcie Jetson Toskania? Dlaczego Toskania? Toskania, przypadek. Może znaleźliśmy miejsce, garaż duży, gdzie ten pierwszy prototyp powstał. Głównym czynnikiem to była pogoda dobra, tak żeby można było cały rok testować, latać. Toskania to jest przystanek tylko? Przystanek nie, to jest nasza placówka na Europę. Oczywiście rozwijamy się i zdecydowanie Stany Zjednoczone, tam 70% klientów naszych się znajduje, więc w tej chwili szukamy sobie odpowiedniego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Mojave pustynia, tak mówiłeś? Tak, Mojave jest bardzo ciekawe, bo nie jest to piękne, pod pewnymi względami jest piękne, ale nie jest to wspaniałe miejsce do życia. Można sobie życie w Kalifornii ułożyć ładniej. I można sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś miałby wybrać to miejsce do życia. I to jest właśnie fajna rzecz, która mi pasuje, bo takie miejsce wybierze tylko osoba, która ma naprawdę ogromny jakiś drive, ogromną pasję. A my takich osób szukamy. Jeżeli ktoś godzi się na taki tryb życia... To będzie dla ciebie naturalna selekcja, że tam tworzysz fabrykę, jeżeli ktoś się zdecyduje tam przenieść, to znaczy, że on chce gdzieś tam związać się z Jetsonem? Absolutnie. I tak było tam, tak jest tam od bodajże 100 lat prawie. Tam jest, to jest kolebka lotnictwa w Stanach Zjednoczonych i też na świecie. Tutaj w Stanach Zjednoczonych pustynia Mojave stała się stolicą rozwoju technologii lotniczych, a to za sprawą niskiej wilgotności powietrza przez cały rok. I przez cały rok maszyny nie podlegają korozji. Jednocześnie stabilna pogoda pozwala tworzyć innowacje przez cały rok. Wydaje mi się, że to jest fajne miejsce i nawiązujemy właśnie do tej historii lotnictwa, nawiązujemy do eksperymentów.
Wiesz, jak tam przyjedziesz nocą czy wieczorem, jest duża szansa, że zobaczysz jakąś rakietę, która przelatuje nad tobą, albo samolot, którego nawet nie jesteś w stanie rozpoznać, a mnie to bardzo fascynuje. Z tej strony wchodzę. Z tej strony wchodzisz. Powoli, nie musisz się śpieszyć. Dobra. No. Co w nowym Jetsonie jest nowego? W waszej najnowszej wersji? Mamy nowe silniki, mocniejsze. Mamy kompletnie nowe te ramiona, nazwijmy to. Firmę, która produkuje elementy dla supersamochodów. Przez to są lżejsze jeszcze, tak? Są lżejsze, są bardziej wytrzymałe, są bardziej zoptymalizowane. Jak może wiesz, z włóknem węglowym możesz zrobić bardzo dużo rzeczy, ale najpiękniejsza jest taka rzecz, że możesz zoptymalizować kierunek, w którym włókna są ułożone. Dzięki temu możesz mieć element bardzo lekki, wytrzymały tam, gdzie chcesz. To jest joystick oczywiście do sterowania. To jest joystick czteroosiowy. Tutaj masz kontrolę pułapu, to urządzenie. Chcesz lecieć wyżej, popychasz do góry, chcesz obniżyć pułap, ciągniesz ze sobą na dół. Dalej, chcesz lecieć do przodu, pochylasz joystick do przodu. Do tyłu, to samo do tyłu. Jak chcesz wystartować, popychasz go lekko do góry i on sam startuje. Czerwony przycisk. To są rakiety i laser, a na poważnie to jest automatyczne lądowanie. Naciskasz ten guzik i Jetson sam ląduje. Nie musisz nic zupełnie robić. Wykrywa pułap, ma radar od spodu. Tak naprawdę możemy wykorzystać go zawsze, nie awaryjnie, tylko zawsze. Zawsze, zawsze, w każdym momencie. Natomiast rozumiem, że manualnie też możemy sobie wylądować. Absolutnie. To jest nasza taka polityka, że pilot Jetsona niekoniecznie musiał przejść rok, wiesz, szkolenia, jak pilot samolotu czy helikoptera, więc zróbmy za niego jak najwięcej tych najtrudniejszych rzeczy. Czy ty jesteś gotowy na przewidywany sukces, co by się okazało, gdyby nagle ten moment spowodował, że wy otrzymacie całą masę zapytań? Zainteresowanie tym produktem będzie bardzo duże. Po pierwsze, nie traktuję Jetsona One jako jakiś tam punkt, gdzie coś się kończy, coś się zaczyna. To jest dopiero jeden, powiedziałbym, mały krok w całej tej drodze. Nie przywiązuję do tego momentu wielkiej wagi. Bardzo wspaniałe będzie to, że produkt zacznie żyć swoim życiem. Tak jak zapytałeś, czy nie boję się, że trafi w ręce osób, które będą publikowały materiały. To jest świetne, to jest fantastyczne. Zobaczymy, jak naprawdę ludzie będą chcieli wykorzystywać ten produkt, w jaki sposób będą chcieli się tym bawić. No i cóż, ten content, który oni będą tworzyć, na pewno zapunktuje też dla nas i ta rozpoznawalność produktu samego, rozpoznawalność może właśnie tej formy rozrywki, bo Jetson One jest cały czas pojazdem rekreacyjnym, będzie bardziej znana na świecie. Prędkość tego najnowszego Jetsona to będzie 100... Cały czas 102 km na godzinę. Te nasze ostatnie testy, robimy ich coraz więcej, pokazały, że ta prędkość nad samą Ziemią 102 km na godzinę to nie jest najfajniejsza, najbezpieczniejsza rzecz dla prawdopodobnie naszych klientów, więc obniżyliśmy ją przy samej Ziemi, przy najniższym pułapie do 60 km na godzinę i dopiero jak wzniesiesz się trochę wyżej, tam gdzie możesz skorzystać ze spadochronu, tam możesz się rozpędzić do 102 na godzinę. A jak jest z warunkami pogodowymi? To też była bardzo ważna rzecz dla nas, żeby Jetson One był odporny na warunki atmosferyczne. Teraz może stać na zewnątrz, nawet jak masz trochę deszczu. Możesz nawet latać nim, jak jest deszcz. Nie będzie to przyjemne, ale uszczelniliśmy całość. Była to ciężka walka, żeby to zrobić, bo jest tych komponentów delikatnych sporo, ale się udało. No dobra, to czyli co to jest ta pętelka i ten przycisk? To nie jest jeszcze gotowe rozwiązanie. Ten przycisk uzbraja tobie Jetsona i powiedzmy w skrócie, po naciśnięciu go zaczną się obracać wszystkie śmigła. Jesteś gotowy do startu. A tu będziesz miał taki uchwyt,
po którego pociągnięciu wystrzeli spadochron balistyczny. Mhm, powiedz mi trochę o tym ekranie jeszcze. Na tym ekranie masz poziom baterii. To jest taka rzecz numer jeden, najważniejsza dla pilota. Masz prędkość swoją i masz pułap. Dodatkowo są pokazywane wszystkie krytyczne informacje. Jeżeli na przykład przegrzewa ci się któryś z silników czy bateria, to dostaniesz powiadomienie, że musisz na przykład lecieć mniej agresywniej albo nawet wylądować, a jak przegniesz zupełnie, to Jetson sam zacznie lądowanie. Też będziesz oczywiście o tym poinformowany, będzie takie odliczanie, countdown do tego momentu. Wtedy on zaczyna sam obniżać pułap. Masz kontrolę jeszcze nad pochyleniem, przechyleniem, czyli możesz wybrać sobie miejsce lądowania, ale nie możesz już odwołać automatycznego lądowania. Ile to jest lat pracy od pierwszej prototypowej wersji jakiejś koncepcyjnej? Wiesz co, teraz to 2017 końcówka. Początek 2018. I 6 lat. Niewiele. Dla mnie wiele. Dla ciebie wiele, ale biorąc pod uwagę, co zrobiliście tutaj i że siedzę w latającym pojeździe, to niewiele. Jak na sektor lotniczy, gdzie wszystko wdraża się latami. Tym przemysłem rządzą pewne standardy. Od ponad 100 lat jest wypracowywana metoda, jak robić to bezpiecznie. Oczywiście, tak jak ze wszystkim, z czasem nakładana jest cała masa regulacji, cała masa rzeczy, które ludziom się wydaje, że musisz zrobić, że musisz to zrobić w ten sposób. My, czy ja z kolei miałem okazję podejść do tego, jak ja bym chciał to zrobić, zupełnie nie oglądając się na to, jakie są standardy, troszkę tak po rebeliancku. Oczywiście z czasem uczysz się, że pewne standardy są, mają swoje zastosowanie, bo ktoś mądry je wymyślił po coś. Ale ważne jest, żeby nie oglądać się właśnie na wszystko i nie starać się kopiować tylko tego, co gdzieś działało, a tworzyć na zasadzie tego, co uważasz, jak najszybciej możesz dojść do czegoś, eksperymentować dużo, nie bać się porażki, nie bać się spróbować. Ile jest takich technologii na świecie jak ta? Coraz więcej. Wiesz, jak zaczynaliśmy, takich firm jak my było kilkanaście. Ostatnio gdzieś czytałem, że około 250 łącznie tych firm, które eVTOL, te pojazdy elektryczne pionowego startu i lądowania, jest czy było, ale teraz ta liczba dramatycznie się obniża, czyli te wszystkie... Nie przechodzą do fazy komercjalizacji? Nie ma prototypów. Były wizualizacje, byli inwestorzy, było namawianie na to, ale zostają tylko ci, którzy faktycznie coś zrobili. To ja zadam inne pytanie. Ile jest takich, które sprzedają te produkty na rynku? Obecnie jesteśmy jedną z dwóch takich firm, z tego co wiem, które tego typu rzecz sprzedają. Zapowiada się, że będzie jakieś inne miejsce niż Włochy w Europie, gdzie będzie można nim latać? W takich Absolut. Przestrzeniach pozamiejskich? A, chodzi ci o regulacje. Tak. Wiesz co, tutaj we Włoszech, opowiadałem mi kilka miesięcy temu, mamy już certyfikację jako latający pojazd ultralekki, ale pod koniec roku będziemy mieć własną kategorię, własną klasyfikację. Jetson będzie miał swoją własną kategorię, co jest niesamowite. I z tym idziemy dalej w Europę, to nam otworzy drzwi we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kiedy pierwszy Jetson trafi w ręce klientów? Dostawy zaczną się pod koniec tego roku. Twoje marzenie się spełnia. Stworzyłeś produkt, który jest komercyjny i trafia do klientów. I co to dla ciebie zmienia? Co dla mnie to zmienia? Ja będę jeszcze bardziej znerwicowany na pewno. Pojazd latający trafi do rąk osób, które nigdy wcześniej tego nie próbowały. Oczywiście pracujemy bardzo ciężko, żeby to było bezpieczne przeżycie dla każdego. Co ty jeszcze jesteś w stanie dać światu poza Jetson One? Poza Jetson One czy poza Jetson? Najpierw poza Jetson One, a potem poza Jetson. Naszą misją jest przenieść ten ruch z ziemi w powietrze. Jetson ma być Teslą samochodów latających. To jest pierwszy krok,
będzie Jetson dwuosobowy. Będzie Jetson dwuosobowy z ekskluzywnym, zamkniętym kokpitem, gdzie faktycznie możesz przemieścić się z domu do pracy. Będziemy mieć Jetson One Plus, Jetson Two, Jetson Three. Każdy z nich będzie dodawał coś nowego. To jest miejsce, gdzie za czasów jeszcze jak mieszkałem w samej firmie, bardzo fajnie rano było sobie tutaj przyjść na wschód słońca. Bardzo ładny, panoramiczny widok. Miejsce gdzieś, gdzie mogłem sobie odpocząć i przemyśleć kilka rzeczy. To jakby wyjście z tego chaosu, z całego rozwoju firmy i miejsce, gdzie można było samemu posiedzieć. Dzisiaj jesteś tutaj często? Nie, dzisiaj już rzadko. Dzisiaj mam inne miejsca, ale to jest to, które najczęściej odwiedzałem. Gdzieś tam księżyc powinien być widoczny po prawej stronie, ale pewnie jest za jasno. No, zazwyczaj tutaj 35-40 minut, żeby wejść do góry, więc człowiek, jak tutaj się pojawiał, to zmęczony i spocony. Czujecie na pewno, jak jest ciepło już teraz. Ale rano tutaj był fajny cień, więc sobie siadałem i kontemplowałem nad rzeczami, które trzeba zmienić, nie tylko w projekcie, ale też w firmie. Przeniesienie ruchu z ziemi w powietrze. Myślę, że to, co jest najwspanialsze w tym aspekcie, jest, że latasz. To jest największe marzenie człowieka. Każdy miał sen, że gdzieś się unosił, że machał rękoma, że gdzieś tam swobodnie latał. Tak jak wspomniałem, lubię tworzyć. Muszą to być projekty, które przynoszą mi osobiście dużo radości, ale wiem, że jest wiele innych osób na świecie, która patrzy na to w ten sam sposób. A co poza Jetson? Co chciałbym robić? Zdecydowanie chciałbym zająć się tematyką kosmosu. Wiesz, jak powiem, że chciałbym budować rakiety, chciałbym mieć firmę, która będzie najlepsza w budowaniu rakiet, to pewnie brzmi zbyt ambitnie, ale gdzieś jest to... Jakbyś powiedział 7 lat temu, że chcesz tworzyć latający pojazd, to też brzmiałoby zbyt ambitnie, a zrobiłeś to. Pewnie tak. Więc zdecydowanie eksploracja kosmosu. Codziennie staram się wyjść wcześniej właśnie rano i szukam tego księżyca, gdzie on jest, żeby sobie spojrzeć i przypomnieć jeszcze raz, wzmocnić to uczucie, że ja chciałbym tam albo dotrzeć, albo zbudować pojazd, który będzie w stanie zbliżyć się. Naturalnym kierunkiem rozwoju Jetsona są Stany Zjednoczone? Zdecydowanie. To jest, rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, inny mindset troszkę. Tam ludzie są skorzy więcej zaryzykować. Nie boisz się trochę przeprowadzki do Stanów? Absolutnie nie. To jest miejsce, myślę, że Jetson czy wszystkie firmy, które planuję w przyszłości, będą mogły w końcu się rozwinąć skrzydła. Dzięki współpracy z siepomaga.pl możemy pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Każda złotówka może zmienić kogoś życie. Zbiórka, którą tym razem wspieramy, znajduje się pod linkiem w opisie tego odcinka. Wspierajcie ją razem z nami.